Mistrzostwa Europy trwają w najlepsze, a ja na samym wstępie tego filmu chciałbym Wam bardzo, ale to bardzo podziękować za przebicie granicy 1000 subskrypcji na moim kanale. To naprawdę wiele dla mnie znaczy, a w dzisiejszym materiale czas na drugą kolejkę Mistrzostw Europy w FM 24. Jak już ostatnio mówiłem, terminarz ułożył się tutaj delikatnie inaczej. Swój pierwszy mecz rozegraliśmy z Austrią, wygrywając 3-1 dzięki bramkom Lewego, Nicoli oraz Kuby Kiwiora, a teraz nadszedł czas na reprezentację Oranie, z którą w rzeczywistości walczyliśmy dzielnie, ale niestety nie udało się zdobyć choćby jednego punktu. W meczu z Austrią zagraliśmy ustawieniem z 4 obrońcami i 1 napastnikiem. Na Holandię plan jest kompletnie inny. Uruchamiamy nasze wahadła, licząc również na świetną współpracę naszych 2 napastników. Czas teraz na zestawienie Holendrów. W bramce Justin Bilow, w obronie Nathan Ake, Van Dijk, De Ligt, Dumfries. Wyżej w środku pola Derun, De Jong oraz Koopmeiners. Na skrzydłach Depay oraz Stanks. No i co najbardziej zaskakujące, Xavi Simons jako napastnik. Jedenastka Holandii zdecydowanie odbiega od tej, którą mogliśmy ujrzeć w starciu z Polakami w zeszłym tygodniu. Natomiast my wychodzimy w takim składzie. W bramce oczywiście Wojtek Szczęsny, w obronie Jakub Kiwior, Sebastian Walukiewicz, Jan Bednarek. Na wahadłach Nikola Zalewski oraz Bartek Bereszyński, w środku pola Jakub Moder-Slisz, wyżej jako ofensywny pomocnik środkowy Sebastian Szymański, no i 2 napastników Lewandowski oraz Karol Świderski. Zaczynają Polacy. Pierwsza minuta i stały fragment gry. Moder będzie dośrodkowywał z rzutu rożnego. Spójrzmy, Moder, Lewandowski i 1-0. Pierwsza minuta i my już otwieramy wynik. Fenomenalnie, fenomenalnie Robert Lewandowski. Jak na razie wszystko układa się po naszej myśli. Trochę przeszkadza nam ta deszczowa pogoda, ale nadal walczymy. Szymański. Szymański dośrodkowuje. Tam Lewandowski. Lewandowski. Aj, niewiele zabrakło. A mielibyśmy już 2-0. Bereszyński. Dośrodkowanie. Lewandowski. 2-0. Co tutaj się wydarzyło? Jeszcze może być spalony. Spójrzmy. Sędzia będzie to zapewne sprawdzał. No z zaskoczenia mnie wzięła ta wrzutka Beresia. Spójrzmy, weryfikacja bramki, gol uznany, Lewandowski na 2-0, co się dzieje tutaj z Holendrami? Cóż można powiedzieć, nasza gra z kontry kompletnie zdominowała Holendrów, jak na razie żadnej sytuacji, 0 strzałów, 0 bramek na ich koncie, no i znów świetnie Polacy w odbiorze, tym razem Bednarek. Bednarek w rozegraniu, dosyć odważnie, Lewandowski ma sporo miejsca, Lewandowski z miejsca, ale niestety nad bramką. Ostatnie minuty pierwszej połowy i Holendrzy z pierwszym zagrożeniem. Memphis Depay, dośrodkowanie, Kiwior na szczęście wybija. No w obronie jak na razie bezbłędnie, ale jeszcze Van Dijk, Kiwior świetnie. Jeszcze będziemy mieli kontrę, no Virgil Van Dijk szybszy, Nathan Ake. Będą próbowali strzelić gola do szatni, który da im jeszcze nadzieję. Ake w pole karne, ale świetnie Walukiewicz, chociaż tutaj rzut karny nie, zaczynamy od bramki. No i po pierwszej połowie prowadzimy 2-0. Lewy dał z siebie wszystko w tej pierwszej połowie, co niestety kosztowało go delikatną kontuzją. Nie będziemy ryzykować, Lewy schodzi, za niego wchodzi Krzysztof Piątek. Kolejna akcja, znów Holendrzy, no zdecydowanie napierają w tej drugiej połowie, co kosztuje nas stratę gola. Virgil van Dijk z trafieniem, no i robi się niebezpiecznie, 2-1. Ta pierwsza połowa bardzo udana, a w drugiej no kompletnie jesteśmy zdominowani przez Holendrów. Znów Holendrzy, Stanks. Reinders, pole karne, Bednarek, świetnie, ale panowie, wybijamy jeszcze De Jong przy piłce, De Jong, Frankie De Jong, ajajaj, no brakowało niewiele, Holendrzy rozpędzają się bardzo mocno. Rozrzucenie do Bereszyńskiego, znów Polacy, Bereś, utrzymuje się przy piłce, teraz Szymański, wymienność podań, wrzutka w pole karne, jednak wybijają Holendrzy, chociaż piłka pod nogami Zalewskiego, w pole karne Piątek, ajajaj. Znów Polacy, rzut rożny, Sebastian Szymański i 70 minuta, 20 minut do końca i szansa na poprawienie wyniku. Piątek, znów do Szymańskiego, no ale Dumfries wybija. 10 minut do końca, aż 70, prawie 75 tysięcy kibiców na stadionie ogląda ten mecz i tymczasem Holendrzy. Blind, Ake, niebezpiecznie wchodzi w pole karne, Nathan Ake, no i niestety mamy 2-2, Holendrzy remisują. I z naszego prowadzenia 2-0 mamy już 2-2, niestety. Na boisku zameldowali się jeszcze Puchacz oraz Damian Szymański. Walczymy o to, żeby chociaż ten remis utrzymać do końca. Już doliczony czas gry. Czy utrzymamy? Tak jest, mamy 2-2.
Jeśli chodzi o wynik, brałbym go w ciemno, ale z przebiegu spotkania naprawdę szkoda, że roztrwoniliśmy te dwubramkowe prowadzenie, które zdobył nam Robert Lewandowski w pierwszej i 14 minucie. No ale nic, wydaje mi się, że już mamy pewny awans, 4 punkty na koncie, świetny mecz z Holendrami, chociaż druga połowa zasługuje na naprawdę mocną krytykę. Teraz lecimy na Francuzów, ale to oczywiście w następnym odcinku. W tym odcinku jeszcze podsumujemy drugą kolejkę tego Euro. Tradycyjnie podsumowujemy świeżo ukończoną kolejkę, jeśli chodzi o grupę A. Niemcy wygrywają 2-1 z Węgrami po bramkach Gündogana i Rudigera, natomiast Szwajcaria remisuje ze Szkocją 1-1. Po dwóch spotkaniach Niemcy mają 4 punkty, Szkocja 2, Szwajcaria również 2 i Węgry 1. Tutaj sytuacja do ostatniego meczu jest jeszcze nierozwiązana. W grupie B Albania zmierzyła się z Chorwacją, wynik remisowy 1-1, a bramkę zdobył były zawodnik Legii Warszawa Ernest Muci, natomiast Włosi wygrali z Hiszpanią 1-0. Chorwacja jak na razie prowadzi w grupie 4 punkty, dalej Włochy 3, Hiszpania również 3, Albania 1. Podobnie jak w grupie A, tutaj może się jeszcze naprawdę wiele wydarzyć. Grupa C i remisowa druga kolejka, dwa podobne remisy, Anglia remisuje z Danią 2-2, natomiast Serbia takim samym wynikiem kończy mecz ze Słowenią. Jak na razie Anglia i Dania w najlepszej sytuacji po 4 punkty, natomiast Serbia wraz z Słowenią będą walczyć o to trzecie miejsce. Czas na naszą grupę, czyli grupę D. My remisujemy z Holandią 2-2, natomiast Francja dosyć pewnie pokonuje Austrię 2-0, bramki Mbappé i Thurama. Jak na razie jesteśmy na pierwszym miejscu, wydaje mi się, że awans mamy pewne, choćby z tego trzeciego miejsca te 4 punkty wydaje mi się, że są wystarczające. Francja również taki sam dorobek punktowy, Holandia jeszcze musi zdecydowanie powalczyć o ten awans, natomiast Austria już bez żadnych szans na awans do dalszej fazy rozgrywek. Mamy pierwszą grupę, w której reprezentacja ma już zapewniony awans. Mowa o Ukrainie, która w tej kolejce wygrała ze Słowacją 3-1. Mając 6 punktów, są już pewni awansu. Belgia wygrywa z Rumunią skromnie przez bramkę De Bruyne 1-0 i mają tych punktów 3. Słowacja również 3 i Rumunia 0. Tutaj również kwestia dalszych miejsc do awansu jest jeszcze otwarta. Grupa F i Portugalia, podobnie jak Ukraina, ma już zapewniony awans. 6 punktów na ich koncie, które zdobyli w tej kolejce, wygrywając z Turcją 2-1, bramki Ronaldo i Vitini. W drugim meczu Gruzini wygrywają z Czechami 3-1 i zachowują dalszą szansę na awans. Będą bić się właśnie z Turkami o to drugie miejsce. Teraz myślę, że przejdziemy do podsumowania rozgrywek, jak to wygląda pod względem strzelców oraz asystentów i najlepszych graczy tego turnieju po dwóch kolejkach. Pod względem najlepszych ocen mamy dwóch piłkarzy z Ukrainy na pierwszym miejscu, Konoplia oraz Sudakow. Jest również Robert Lewandowski, który przecież zdobył 2 bramki w starciu z Ukrainą. Pojawia się również w tej pierwszej dziesiątce Bernardo Silva, Marcus Thuram, Antonio Rudiger czy też Declan Rice. Jak na razie w klasyfikacji strzelców prowadzi Robert Lewandowski, 3 bramki, 1 z Austrią i 2 z Holandią. Dalej po 2 trafienia ma jeszcze Mitrović, Serbii Eriksen, Harry Kane, Declan Rice, Martin Adam, Benjamin Sesko czy też Dawid Strzelec. Natomiast jeśli chodzi o asysty, króluje tutaj Bernardo Silva, mając ich 3 na koncie, dalej Palinia 2 wraz z Hakanem Çalhanoğlu. Jeśli chodzi o ten odcinek, to to już wszystko. Ja dziękuję Wam po raz kolejny jak zwykle za oglądanie tego materiału. Zapraszam do subskrypcji oraz komentowania tego filmu. Łapki w górę również mile widziane. I jeszcze raz wielkie dzięki za te 1000 subskrypcji. Życzę Wam miłego dnia. Do usłyszenia. Cześć.